Siemanko, witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj będzie taki trochę szybszy odcinek. Mam nadzieję, zobaczymy ile wyjdzie, ale przewiduję, że będzie szybszy odcinek niż ostatni. No dobra, jestem pełen nadziei. Przepraszam za taki burdel tutaj troszeczkę. Za nieporządek. Ale robiłem piasty. Dorabiałem tulejki do piast. Do Rometa. No i dorabiałem tulejki, bo łożyska ośki w komplecie się dostaje, ale nie dostaje się w komplecie tulejki między łożyska, więc musiałem dorobić w gangusie. Posiedziałem chwilę, dużo osób mi tam dawało te różne rady, za które dziękuję, ale nikt niestety nic takiego mądrego, no wszyscy, no, że regulator, że instalacja, że to, że tamto, ale ja to wszystko posprawdzałem, no i dziwiło mnie, że to nie działa. Jak widzicie, ściągnięte jest magneto. Oglądałem też ten stator, mierzyłem tutaj wszystko. Miałem stare statory z motorów. Tu mam taki sam jak jest w MRF-ie. Ten jest taki sam jak w MRF-ie. Ten jest taki sam jak w Loncinie 110, 125. Można to coś takiego też znaleźć. Ja nawet zauważyłem, że tu są grubsze przewody, tu są cieńsze. Ale mierzyłem tu oporność i to wszystko to jest, wychodzi praktycznie na jeden pieron. Już myślałem, że stator jest walnięty, dlatego zamówiłem ten drugi. No ten drugi też głównie zamówiłem, bo mam walnięty stator w Loncinie, który tam stoi, podstawę pod impulsator i dlatego tak łatwo, tak go szybko odcina, nie? I chyba pan MRF znalazł przyczynę. Jak mówiłem wcześniej, sprawdzałem wszystko po kolei, by być pewnym. No i podkusiło mnie, żeby sprawdzić co? Sprawdzić to! Magneto, żeby sprawdzić. A zaraz się będziecie pytać, co ty będziesz w tym magnecie sprawdzał? Pierwsze, co mnie podkusiło, to sprawdzenie, ile ma tych te magneto magnesów. W tym magnecie są o wiele słabsze niż magnesy w magnecie loncinowskim. Tak samo sprawdzałem magneto od skutera. Mam. No, pan MRF oczywiście wszystko musiał sprawdzić, więc sprawdzałem tak samo magneto od skutera. Magneto od skutera ma mniejszych magnesów więcej. Nie liczyłem, ale około 10-12 magnesów jest więcej. I tak samo są mocniejsze od tych magnesów. Bo jak sobie tutaj zrobię, wezmę sobie tak, no nie mam drugiej ręki, ale wezmę śrubokrętę, to ja sobie mogę tak jechać wokół, nie? Praktycznie mi nie przyciąga. To już sobie tak nie mogę jeździć. Czuć różnicę. Nie są takie mocne jak w Loncinie, ale nie są takie słabe jak w tym magnesie od MRF-a, ale zarazem tu jest o wiele więcej tych magnesów, więc to nadrabia to, że jest to troszeczkę słabsze, nie? Niż od Loncina. Zakładamy magneto i sprawdzamy, czy będzie to świecić wreszcie. Jak będzie świecić, będzie działać, to normalnie aż podskoczę z radości. Dobra, muszę ogarnąć jakąś lampkę, żeby na testa, żeby była, bo tamtą spaliłem niestety. No, Pitbike Riderowi się spaliła lampa. Jest problem. No dobra, no to chwilkę to trwało. Coś tam grzewałem, ale nie było czasu zbytnio, żeby nagrywać dla was odcinek. Tutaj zmieniłem stator. Tam już próbowałem. Badałem tym odmiernikiem, chociaż coś tam cygani ten miernik. Nie pokazuje dokładnie wszystkiego. To jest stator taki jak w Loncinie. Założyłem do tego magneto. Standardowe magneto od Loncina. Nie było zmiany, przynajmniej takiej na wolnych obrotach. Nie widziałem różnicy względem tego, jak to świeci, czy słabiej, czy mocniej. Wyglądało, że świeci to tak samo. Więc ta cała teoria z tym magnetem, chociaż można powiedzieć, że no słuszna raczej, jakimś cudem nie zdała egzaminu. A co mnie najbardziej zdziwiło z tego wszystkiego, to że na standardowym statorze, zaraz będę musiał to jeszcze raz obadać, co to się dzieje, że tak jest, że na standardowym statorze i magnecie loncinowskim w ogóle nie ma ładowania. Po prostu w ogóle miernik nie pokazuje żadnego prądu,
a na oryginalnym statorze i tym magnecie oryginalnym pokazuje tam ładowanie, na ładowanie, pokazuje tam jakieś prądy w granicach 5-6 V na plusie i minusie i na tym prądzie zmiennym. No, w granicach 5-6 V coś takiego pokazuje na wolnych obrotach. A jakimś cudem lampa świeci strasznie słabo. To mnie najbardziej dziwi, że właśnie lampa świeci strasznie słabo, a pokazuje niby jakieś tam te wartości. Że co najmniej to jest bardzo dziwne. Co teraz? Teraz będzie trzeba, no, bo na tym to działa. Jest tam, świeci. Chociaż tylny pasek mi się spolił w lampie, ale to wymienię, bo to jest w granicach 3 minutek i jest naprawione. To sobie to naprawię. No ale co najważniejsze, no to czemu to nie chce mi działać na standardowym? Muszę to jeszcze raz obadać, po prostu jeszcze raz to zamontować i dokładnie sprawdzić, bo obstawiam jakieś przebicie, coś w tym stylu, że jest jakieś po prostu przebicie, bo żeby to mi działało, tutaj, ta cała instalacja, to muszę zrobić tak jak na tym schemacie, co wam pokazywałem, jak podpinałem przy lącinie, czyli musi być minus, nie? Musi być masa, muszę podpiąć się pod minus z instalacji całej, ale jak założę cały stator tamten, jakimś cudem nie muszę w ogóle dawać minusa i świeci. To mnie dziwi. Czy nie ma czasem jakiegoś przebicia? Bo to na początku jak poskładałem, wszystko fajnie świeciło i potem się coś spierdzieliło. Nie wiem, czy mi się nie zepsuł stator czasem. A i zapomniałbym wam pokazać jeszcze jedną ciekawostkę. Jak zastosowana jest jakaś zmiana w tych nowych silnikach 140. Bo to raczej się nie będzie chyba różnić od MRF-a. Nie rozbierałem tych nowych silników od MRF-a. Ale zobaczcie sobie napęd pompy oleju. Jest tam jakoś to zmienione, tak wam powiem, bo tu jest wsadzona zwykła rolka. Tutaj nie ma w ogóle tej napędu pompy oleju od łańcuszka rozrządu. Będzie po drugiej stronie, może kiedyś się uda rozebrać, zobaczymy jak to tam jest. Bo jeszcze nie robiłem tego nowego typu silnika. Właśnie jak tam ta pompa oleju wygląda z drugiej strony, tak wam powiem. No jak widać, no nie ma tutaj, przeważnie była taka zębateczka, można tak powiedzieć. No i było tutaj napęd pompy oleju, a teraz już widać, że jest normalna, zwykła rolka zastosowana. Więc jest jakaś zmiana. Jak ktoś rozbierał te nowe silniki w MRF-ach, może napisać mi, czy u niego tak samo jest taka zmiana jak tu. Czyli po prostu, że jest inna pompa, inaczej napędzana pompa oleju. O, tak wam powiem. Kurde, tak mnie kusi, żeby ściągnąć dekiel z drugiej strony, to zobaczyć. Ale na razie się jeszcze może powstrzymam. Ja bym raczej robił wysprzęglik na hydrauliczny, no to wtedy ewentualnie będę to rozbierał, ten dekiel. Na razie, póki nie będę robił wysprzęglika, no to po co to rozbierać. Taka mała ciekawostka. Dosłownie nie rozumiem tego. Na magnecie od MRF-a jest tam niby, pokazuje na mierniku ileś tam ładowania w granicach, kurde, nawet 7 V na plus i minus kablach, no ale no słabo świeci ta lampa. No kurde, słabo świeci ta lampa. Tylko że na magnecie standardowym, a jak założę magnetoloncina, to jest ledwie 1 V. Nie rozumiem. Są mocniejsze magnesy. Na logikę, kurwa, są mocniejsze magnesy. Powinno być o wiele lepsze ładowanie. Ale nie ma, no. Nie ładuje w ogóle. Ja tego nie rozumiem. Już w ogóle. Całkowicie nie rozumiem tego działania. Tego dziadostwa. Co, im gorsze magnesy, tym lepiej ładuje? Przecież na logikę to jest sprzeczne. Albo jest stator uszkodzony. Zaraz się zdenerwuję, naprawdę wam powiem, tak się kurwa zdenerwuję, że przelutuję ten stator cały na nowy. Gdzieś mi tu leżał stator od silnika któregoś mi tu leżał. Przelutuję kurde stator chyba na nowy i sprawdzimy. Tam są, ogólnie w tym drugim statorze będą kable,
cieńsze, no ale zobaczymy, no. Ewentualnie trzeba będzie tak zrobić i tyle. Dobra, widzimy się za chwilę, bo już mnie siły opuszczają. No i dobra, mam tutaj te dwa statory. Jeden jest z MRF-a, ten. A ten jest z motorka z 50-ki jakieś silnika. Silnika 50-ki i tam na pewno ładowanie było. Świeciły światła, świeciło wszystko, był akumulator podpięty, więc na pewno to działało na tym statorze. Jest jeszcze opcja taka, że może być ten gdzieś stator podłączony tak, że preferuje tutaj tak samo masę. Nie wiem, to według mnie jest troszeczkę dziwne, tak wam powiem. Dobra, ja to przelutuję i widzimy się za chwilę. A dobra, przelutowane. Raczej nikt tutaj nie odróżni, jak było fabryczne, jak jest teraz, więc... Mi się wydaje, że jest sukcesem. Montujemy. Przelutowałem stator, posprawdzałem, pokombinowałem. Dupa, to samo. Nawet mam regulator napięcia bardzo mocny, który daje sobie bardzo dobrze radę z większymi prądami, podobno. Taki. Ale na nim jest to samo. I chyba znalazłem przyczynę. Dlaczego mi to nie chce działać? Koniecznie na tym statorze. Znalazłem prąd w granicach, na wolnych obrotach, w granicach 9-10 V. Czyli naprawdę, naprawdę kozacki prąd na wolnych obrotach. Nie wiem, czy jak przygazuje się spalą lampy. Będę musiał to przetestować, ale dokręcić mocniej stator, żeby mnie nie upierdzieliło tam na klinie. I co najlepsze jest, lampa nie migocze tak za bardzo na wolnych obrotach. Wierzcie mi, już chyba ze czwarty, piąty dzień nad tym siedzę. Studiuję tak na internecie, że niemiłosiernie. Ładowanie niby pokazuje w granicach 7, ale coś nie chce ładować akumulatora. Nie rozumiem tego. Przynajmniej nie pokazuje na akumulatorze, żeby coś cokolwiek ładowało, a zarazem na wolnych obrotach jest naprawdę kozacko, więc kurde, ja wam powiem, że już tak zgłupiałem przy tym. No i przeprowadziłem testa. Miałem taką lampkę do spalenia, na wolnych obrotach świeciło to kozacko, ale efektem końcowym no jest to. Ups, o, spaliła się. Czyli dupa dalej. Nie wiem, czemu regulator napięcia nie zbija tego do 14. Nie daje rady w ogóle. Kurde mele. No to przy lekkim przygazowaniu gazu, przy lekkim daniu gazu już spaliło to. A co dopiero bym dał fulla? To pewnie byłoby ze 100 V albo 300. 300 V by to wyprodukowało. Nie no. Szkoda mojego czasu. Kurde, że postępuję według kurde tylu schematów i na każdym według schematów, no na tym statorze nie będzie to działać. Na tamtym to nie ma problemu, podłączam tak jak w lącinie wam pokazywałem, no i świeci normalnie, wszystko działa na magnecie lącinowskim czy na magnecie MRF-a. A na tym statorze właśnie tak samo miałem w MRF-ie, jak kupiłem ten stator. Ten sam był problem, mianowicie nie było ładowania. Wychodzi na to, że regulator napięcia nie daje rady. Normalnie nie daje rady i puszcza więcej prądu. No nie powinien puszczać więcej prądu, kurde, powyżej 14. Jakoś to w tych statorach ze skuterów, w skuterach to działa, a właśnie nie rozumiem tego. Czemu to działa w skuterze, a nie działa w tym? Już to porównywałem na wszystkie chyba możliwe sposoby. Dobra, ja robię chwilę przerwy, bo już skupiałem. Siemaneczko. No wreszcie zrobiłem te światła. Ojej, jak mnie ludzie w błąd wprowadzali. Musiałem wziąć sprawy w swoje ręce. Pomierzyć, posprawdzać. Jasny gwint. Normalnie tyle mierzenia, tyle sprawdzania, tyle kombinacji. Spalone cztery lampy i wreszcie udało się, jest, mamy światła w pitbike'u, na tym statorze oczywiście mówię, bo to nie jest, nie mówię, że to ma być tak podłączone w każdym statorze, bo odkryłem to, co właśnie zauważyłem, kurde, od początku, mianowicie, zaraz wam, po czym ja to doszłem to po tym, jak oglądałem dwa statory. Oglądałem dwa magneta,
Oglądałem wszystko. I czemu mi nie chciało. Właśnie cały czas nie mogłem tego do. Pojąć. Nie mogłem tego pojąć, czemu chodzi. Działa mi to na jednym magnecie, a założę inne magneto, nie chce mi to działać. Tak samo, no. Dużo było takich sprzeczności, powiem wam tak szczerze, i. No, brakło mi słów. Musiałem do tego dojść sam. Przeszukać internety, różne schematy, nie schematy, jak to podłączyć. Po prostu zacząłem czytać nawet o produkcji prądu przez te magnesy, jak to działa, i dzięki temu namierzyłem niemiecką stronę, gdzie był post założony. Nie wiem, czy wam pokażę ten link, czy nie, ale niemiecką stronę o pitbike'ach tam ktoś zaczął pisać. I tłumaczyłem Google translatorem, trochę tam zrozumiałem po niemiecku, bo byłem parę lat. No i dzięki temu doszłem, znalazłem niemiecki schemat, potem znalazłem na internecie jeszcze polskie odpowiedniki tego i okazało się to, co właśnie teraz tu wam pokażę. Mianowicie to, że ten kabelek jest przekręcony do masy. I to mnie właśnie dziwiło, że tu jest dokręcone to do masy, a w tym statorze w ogóle nie ma nigdzie zmasowanego żadnego kabelka tutaj. Widzicie? Już dosłownie wam powiem, że miałem odlutowywać ten kabelek, ten jeden, i przylutować go do masy tutaj statoru. Ale doszłem do wniosku, że może to nie jest to i nie chciałem lutować, rozwijać, kombinować. No i jednak się okazało, że rzeczywiście to było to, że, uwaga, słuchajcie mnie, ten stator jest zmasowany, a ten stator jest niezmasowany, po prostu nie ma nigdzie połączenia z masą. Tak samo mnie to zdziwiło, jak podpiąłem się pod regulator napięcia, że w lącinie musiałem pociągnąć od kabla tutaj masę, powiedzmy, nie? Musiałem się połączyć z masą, znaczy od regulatora napięcia musiałem podciągnąć masę do po kablach, a w tym drugim statorze jakimś cudem produkowało mi to prąd bez podpinania w ogóle masy. Pokazywało niby prąd, ale był słaby. Jak się cośkolwiek podpięło, to było słabe, ale na mierniku pokazywało, że jest bardzo dużo prądu. I to mnie właśnie cały czas zdziwiło. Dziwiło mi to i to bardzo, ale to bardzo. Czyli niepotrzebnie, bo to jak widzieliście w poprzednich częściach tego odcinka, że no przelutowałem stator, przelutowałem go niepotrzebnie. I teraz wiem, że właśnie dlaczego na orku to działało, na tym statorze to nie działało, jest więcej miedzi niż tu, ale na tym migocze. No i zauważyliście pewnie na odcinku, że na tamtym, no na, w kamerce będzie pewnie migotać, bo to nagrywa w 60 klatkach, ale naocznie praktycznie w ogóle nie ma migotania świateł. Jest o wiele, wiele więcej prądu, no nie o wiele, wiele, ale dużo więcej prądu produkuje ten stator niż ten stator. No, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I no, po ciężkiej walce wreszcie udało się do tego dojść, co jest przyczyną. No niestety spaliłem lampę Pitbike Riderowi niepotrzebnie, ale no cóż, no zdarza się, no zdarza się. Studiowałem schematy właśnie tak samo skuterów i zauważyłem, że w niektórych skuterach właśnie też jest to w kablach tak rozwiązane, jak ja podpiąłem. Teoretycznie dużo osób robi, nabija się ze mnie, no ja chcę wam pomagać. Wy się tak mi odwdzięczacie, no w większości oczywiście mówię. Są ludzie oddani temu kanałowi, bardzo mnie wspierają, za co bardzo dziękuję, ale bardzo dużo osób jest właśnie, co strasznie mnie troluje, no ja chcę wam pomóc, a tak mnie odpłacacie i zniechęcacie mnie do tego. Coś takiego teoretycznie to powinienem zostawić dla siebie i mieć w dupie ludzi i tyle, no, radźcie se sami. No ale ja taką osobą nie jestem, dlatego się z wami tym dzielę. Jakby ktoś inny miał taki problem, żeby sobie też z tym poradził, nie jeździł po mechanikach. No i teraz tak samo jest znowu hejt, bo też nie ukrywam, że dużo pogróżek też dostaję prywatnie od ludzi, no bo teoretycznie odbieram im klientów, o tak można powiedzieć, mechanikom.
bo jeździli ludzie, oddawali te swoje motorki mechanikom, oni zarabiali pieniądze, a po moich filmach dużo osób zaczęło grzebać przy motorkach sami. Tak samo dużo osób, zauważcie, że nie znało się w ogóle i nagle robią remonty generalne pitbajkom. I nie ukrywajmy, mogę też o tym powiedzieć w odcinku, bo to mnie bardzo denerwuje. Jak bierzecie się i robicie komuś remont, to potem nie męczcie mnie, żebym ja za was wyczaił, co jest zepsute. I jeszcze najlepiej linki, jeszcze najlepiej jeszcze wam części zamówił na wasz dom. Jeszcze może najlepiej przyślijcie mi silnik, ja wam go wyremontuję, a wy potem sobie weźmiecie prowizję. Jak się bierzecie za jakieś remonty silników, to róbcie sobie je sami, o tak wam powiem, no. Bo też no, nie ukrywam, że mnie męczą pseudomechanicy tak samo, co się biorą za robotę, a się nie znają. No. Dobra, no bo nie mam zamiaru, będę musiał, powiem wam od razu tak. Wiem, że teraz znowu męczę w tym odcinku, ale prawdopodobnie w najbliższym czasie zrobię sobie przerwę od odpisywania na wiadomości prywatne, bo zajmuje mi to dziennie po 3-4 godziny. No 3, no 4, około 3-4 godziny, może nawet czasami mniej, w zależności od natężenia. No i zrobię sobie przerwę i poświęcę się bardziej YouTube'owi niż odpisywaniu ludziom, bo jest mniej filmów, a wierzcie mi, w ciągu dnia to naprawdę pełno jest tych komentarzy, wiadomości prywatnych, na które odpowiadam, więc może się wam wydawać, że się obijam, że nie robię nic, bo nie ma nic na YouTube na przykład przez dłuższy czas, a w ciągu dnia no męczę się i to ostro ludziom tak odpisywać. No, no nie jestem taką osobą, że oleję swoich widzów. W następnym odcinku będziemy wreszcie robić tę lampę, jakoś założę, będziemy próbować, powinno być teoretycznie też ładowanie już w pitbajku. Jeszcze odpalę i wam pokażę, że świeci. No i dobra, odpaliłem i patrzcie, świeci. Na filmiku będzie migotać, bo to 60 klatek na sekundę, ale w realu praktycznie w ogóle tego migotania nie widać. Wiem, że to jest mała lampeczka, ale na większej lampie będzie ten sam efekt. Tak samo będzie świecić mocno. Bo na lącinie, choćby nawet założył tą malutką, to migocze. A jak tutaj nie migocze, to wiadomo, że jest więcej prądu. Działa! Jeszcze przygazujemy. Jak widzicie, po przygazowaniu praktycznie mocniej nie świeci lampa. Świeci praktycznie cały czas tak samo. Czyli praktycznie na maksa, ile może wydolić ta lampeczka z tyłu. No. Tu będę musiał to przelutować. Instalację całą, niestety, no nie ukrywajmy, bo to jest całkowicie inaczej teraz zbudowane. Będę musiał tą instalację przebudować. No i teoretycznie ten stator powinien mi tutaj już pociągnąć wszystko. To, co bym chciał. Więc jak już mamy prąd stabilny, więc no, będzie to działać. No, nie ukrywajmy, teraz już to powinno działać. No. Tyle. Ja jestem zadowolony i kończymy ten odcinek. Kończymy go. Schemat instalacji, podłączenia tego wszystkiego zobaczycie to w następnym odcinku, bo muszę to ładnie tutaj wszystko teraz jeszcze obadać i zaplanować, jak to wypodpinać, więc do następnego, trzymajcie się, hej!